mister Piotrek, dzisiaj kolejny odcinek z serii Feniks z Piotrkiem. A w dzisiejszym odcinku poglądacie sobie troszkę moich poczynań z misji konnych w trybie przyspieszonym, jak da się zauważyć. Ze względu na to, że gdybym tego nie przyspieszył, trwałoby to zbyt długo. No i tak mogę powiedzieć sobie szczerze, że jest to chyba jeden z ostatnich odcinków, gdzie tak szczerze mówiąc nic za bardzo ciekawego się nie dzieje i nie mam o czym opowiedzieć. W następnym tygodniu już będę posiadał konia bojowego, więc mam pomysł na pewną ilość odcinków, gdzie nie powinno wam się nudzić i sporo ciekawych rzeczy macie się dowiedzieć, raz będziecie mieli na co i co oglądać. I odcinki będą na pewno powyżej 8 minut. To tak dla osób, które pytały się, jak z długością odcinków, ponieważ no sam muszę przyznać, że ostatnio z tymi odcinkami było różnie, bo raz jest materiał, raz nie ma. Tak naprawdę przed zrobieniem bojowca zbytnio nie mam czego pokazać, jak po zrobieniu bojowca na pewno zaczniemy już jakieś takie robić filmiki bardziej, co tam z dropa, tak? Będziemy ekspić buffa, no coś tam na pewno się ciekawego znajdzie. Generalnie czytając wasze PW, bo sporo się pojawia odnośnie tej serii, pytacie się mnie, jak ja będę tutaj sobie zarabiał, tak? No bo jak mam takie nawet niezłe, ale wiadomo, tam skille słabo, buff słabo i generalnie jaki mam na to pomysł. Ja mam taki to pomysł, żeby zacząć zarabiać w FM2, przynajmniej na początku, tak? Ja nie mam jakiegoś bardzo dobrego EQ, które mogłoby się przełożyć na dolinie, chociaż wiadomo, no, dobijając buffowi 35 level i robiąc, powiedzmy, znaczy biorąc ślub z buffem, tak jeszcze miałbym szansę na obicie tego metka cienia, powiedzmy, z którego nie wyleciałoby, nie wiem, 5 zawadiaków. Jednak to i tak byłoby dość uciążliwe, bo straciłbym tyle podów, a może z metina by wyleciało, nie wiem, kadę duszy, kamień duszy, nie wiem, śmierci plus 0, tak? Tak się troszkę zaplątałem. Więc lepiej chyba chodzić do M2, bo tam nie będę tracił podów, a można generalnie tak samo wyfarmić jakiś tam porządne w miarę kuły lub KD. Co do skilli, bo pytał się też pewien użytkownik, jak ja mam zamiar wbijać skille, w sensie czy książki będę kupował, czy raczej sam dropił. Szczerze mówiąc to nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, ze względu na to, że na razie mam taki plan, że aur nie będę skupował, ponieważ raczej nie będzie mnie na to bardzo stać. I aury będę czytał tylko te, które mi wydropią, czyli niezbyt dużo. A berki będę skupował, gdyż są tutaj bardzo tanie berki, więc pewnie na dropiąc Q i KD pewnie na berki będzie mi starczać. Ale powiedzmy, jeśli zarabiałbym naprawdę bardzo dużo i powiedzmy te aury by mi nie dropiły, no to wiadomo, te aury trzeba będzie kiedyś tam kupić, aczkolwiek na razie w planach mam tylko to, żeby czytać aury, które mi dropną, no bo wiadomo, tam berki są tańsze i raczej na te berki, przynajmniej na samym początku oczywiście tej gry będę stawiał na berki. Jak już troszkę się podfarmię i tej kasy sobie zbiorę, no to wiadomo, zacznę kupować aury. Generalnie problematyka tej postaci jest taka, że na razie właśnie nie mam zbytnio z czego nagrać materiału, ponieważ nie ma tego konia bojowego. A tak jak już wspominałem, właśnie mam pomysł na pewną serię odcinków. Widać w waszych PW, że bardzo interesuje was ta seria i tak podpowiadacie mi na przykład właśnie w formie tego, żeby powiedzmy, nie wiem, w formie takiej jakby sugestii, pytań retorycznych, tak trudno mi to trochę określić. I szczerze mówiąc, te pytania czy tam sugestie naprawdę mi pomagają, ponieważ sporo można tak porównać i wywnioskować z tych waszych sugestii czy tam pytań retorycznych, że tak powiem. Generalnie to muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony z tej serii, że coś się w końcu ruszyło na moim kanale. Tam widać, że konkurs też już powoli idzie do przodu, nawet bardzo do przodu. Jutro, jutro, czyli we wtorek, pojawi się Piotrek na ekranie zamiast Balmory, ponieważ z Balmory obecnie nie mam żadnego materiału, ale postaram się coś nagrać, tak żeby w ferie wrzucić jeden, dwa odcinki, ponieważ no, zaczęły mi się ferie właśnie dzisiaj. Więc troszkę tego materiału właśnie postaram się nagrać sobie jeszcze nawet na zapas. No i zobaczymy, jak to generalnie będzie szło. Według mnie wszystko jest na dobrej drodze, no wiadomo, nie od razu wszystko się robi, tak? Nie od razu, że już zbudowano i no trudno też na tak naciskać, właśnie tak jak niektórzy to robią, że nie wiem, Piotrek nudny materiał, no to co mam ci pokazać, jak bije, nie wiem, metina ciemności z buta 10 minut, no bo no, się sobie zażartuję za 10 minut, tak, ale jest to trochę bez sensu. I obecnie nie mam właśnie takich zbytnio pomysłów typu właśnie, co by tu wrzucić, tak naprawdę, żeby was zadowolić. Raczej wrzucam takie materiały, na które mogę sobie pozwolić i wiem, że ten odcinek się pojawi, tak. Wiem, że bardzo liczy też na moją regularność, która
w pewnym czasie czasami mogła was zawieść i również ja sam siebie zawiodłem w którymś momencie z tą regularnością, ponieważ ona mi w ogóle spada do zera. Ale uważam, że od około 2-3 tygodni ta regularność powoli zaczyna wracać. Materiały naprawdę pokazują się w miarę regularnie, w miarę oczywiście moich możliwości, tak? Wiadomo, czasami tam coś się przesunie, bo to internet mi wywali, a to nie mam czasu, szkoła, tak? Jeszcze muszę matematykę poprawić, no i to jakoś tam się wszystko sumuje. Jednak wydaje mi się, że aż takiej wielkiej tragedii nie ma. Postaram też się rozwinąć Stary Piotrek na ekranie, bo też widzę, z tego co wiem, sporo osób to ogląda, więc tak jak już mówiłem, odcinek pojawi się we wtorek. Tam troszkę opowiem o League of Legends. Słucham niektórych osób z tym League of Legends, jeśli mi się myli, ale czy się League of Legends. Bo byłem dzisiaj sobie w Złotych Tarasach w Warszawie na tych eliminacjach, więc opowiem wam troszkę, co tam się działo i co ciekawego można było dostać. Ale to już wszystko jutro. Tak jak generalnie mówię, no, ja zachęcam was właśnie do wysyłania tych prywatnych wiadomości do mnie, bo naprawdę sporo ciekawych takich sugestii jest od was. I wydaje mi się, że nawet z waszą pomocą ta seria naprawdę może się ruszyć w późniejszym czasie, powiedzmy takim za 2 miesiące, tak? No bo to już wiadomo, będzie taki okres, gdzie będzie ciepło i tego czasu na pewno będzie mniej. Pod względem takim, że no, trzeba wyjść na dwór, pokopać piłkę, czy iść na jakąś imprezkę, tak? No bo to będzie się zaczynać już lato, wiosna. Coraz cieplej na dworze, a zima jest taką porą, gdzie tak naprawdę zbytnio na dwór się aż tak nie wychodzi. Tak wiadomo, jak tam weekendik się wyskoczy gdzieś, czy na miasto coś tam zjeść, pogadać ze znajomymi. I tego, tak naprawdę tych zajęć tam generalnie zbyt dużo nie ma do robienia na dworze, no bo ile można siedzieć na tym dworze, tak? I zima jest takim okresem właśnie, gdzie można troszkę więcej pograć. Jednak w przypadku mojej serii tak akurat się nie dzieje, no bo jak sami widzicie, jestem w takiej dość początkowej fazie gry, więc wszystko po prostu wymaga czasu. I tak naprawdę nie wiem, co mógłbym już powiedzieć, a materiału zostało dość dużo, więc chyba wam podziękuję. Puszczę wam tam dalej jakąś muzyczkę. Chciałem się tylko zaznaczyć, że w późniejszym materiale, a dokładnie pod koniec materiału, zobaczycie takie dwa filmiki i serdecznie chciałbym podziękować tym dwóm graczom, którzy dali mi takie gifty, takie prezenty. Klinet dał mi medale. Tak, medale mam od niego, wszystkie, które. Z których. Znaczy, oprócz pierwszego levelu konia, bo ten akurat sobie sam wyfarmiłem. Ale dlaczego dałem medale? Znaczy, skąd mam w ogóle od niego te medale? On po prostu napisał do mnie prywatną wiadomość, że dropi sobie w trudnym lochu i ma dużo tych medali. Ja osobiście szukając po mieście w ogóle tych medali nie znalazłem. Ludzie w ogóle nie wystawiają tych medali. Widać tylko jakieś tam zioła z trudnych małp i generalnie medali nie ma, kompletnie nie ma. Więc postanowiłem, aby nie tracić czasu, po prostu jeśli użytkownik chce mi dać te medale, no to postanowiłem wziąć. Oczywiście proponowałem jakąś kasę, ale dana ta osoba nie chciała, więc ja również nie napierałem zbytnio. No i tam jeszcze otrzymałem od pewnego gracza 2 razy KDinja plus 4 w formie takiego prezentu. Mogę tylko podziękować. A tymczasem zapraszam was do posłuchania jakiejś muzyczki. Subskrybujcie kanał, łapkujcie w górę. Cześć, trzymajcie się, na razie. Elo, elo, peace, yo.